Dobry wieczór Państwu. Przepraszam za spóźnienie. Problemy były korkowo-techniczne, to znaczy ja stałem w korku, a Bernard z Blockpressu walczył z nowymi technologiami. Jeszcze raz przepraszam. Najpierw komunikat. Za tydzień mamy spotkanie tylko zdalne, czy tam online'owe, czy internetowe, jak kto chce. Za to ciekawe. Mianowicie trójka ludków. Pierwszy i najważniejszy Krzysztof Wojczal, geopolityk. Druga osoba to znana dziennikarka z Tysola Teresa Wójcik i ja. Będziemy rozmawiać, a właściwie dyskutować na temat krótki, jak na razie krótko ujęty, Trójmorze czy Międzymorze. I wbrew pozorom to wielka różnica. Zapraszamy, w informacji będzie, w newsletterze będzie link do tego wieczoru, ale będzie on też na Blockpressie. Pierwszy temat dzisiejszego przeglądu, a będzie razem ich pięć, to zaciskanie pasa. Otóż po długim okresie oczekiwań przez ludzi myślących doczekaliśmy się komunikatów, czy serii komunikatów ze strony rządu, że jednak rządowi kończą się nasze pieniądze i że trzeba zacząć oszczędzać, w związku z czym w przyszłym roku może już nie być tak hojnej polityki społecznej, między innymi kontynuacji tarcz antyinflacyjnych. Czy na pewno ich nie będzie, to się okaże w przyszłym roku oczywiście, ale już mamy zapowiedzi konsekwencji tego ogłoszenia. Mianowicie nawet nie jako pierwsza grupa protestująca zgłosili się górnicy, którzy domagają się lepszego traktowania, podwyżek rozwoju kopalni i tak dalej, co wymaga inwestycji. I nawet w tej sprawie korespondują z prezesem Jarosławem Kaczyńskim na ostro. To oczywiście nie pierwsza i nie ostatnia grupa i takich protestujących, będzie tego więcej. Jakby abstrahując od narracji opozycji, bo to ani interesująca, ani prawdziwa, chciałbym nawiązać albo przywołać to, co mówił Jarosław Kaczyński parokrotnie i nie wiem, czy ci, którzy biorą udział bierny bądź aktywny w tej dyspucie, czy ograniczać ludziom pieniądze, żeby zahamować inflację, czy dalej kontynuować tę politykę społeczną po to, żeby biedni i najbiedniejsi nie ucierpieli, to Jarosław Kaczyński bardzo jasno, wydaje mi się, że jako jedyny z obozu władzy, to wyjaśnia i mówi, moglibyśmy zdusić inflację, ale kosztem pieniędzy najbiedniejszych, to znaczy braku pieniędzy. Nie chcemy tego robić. Chcemy, żeby biedni ludzie, czy mniej zamożni, jak najmniej ucierpieli na tej inflacji. W związku z czym nie jesteśmy za tym, żeby Narodowy Bank Polski czy Rada Polityki Pieniężnej podnosiła tak wysoko stopy procentowe, jak ta inflacja rośnie, bo tego nikt nie wytrzyma. Szczególnie ci, którzy mają jakieś w bankach kredyty, ale nie tylko. I wydawałoby się, że ten głos rozsądku pokazuje pewnie bardzo wąską ścieżkę
jakiejś umiarkowanej polityki finansowej. No ale oczywiście opozycja będzie to krytykować. A z drugiej strony, czy opozycja będzie krytykowała za to, że rząd pomaga najbiedniejszym, a najbiedniejsi będą krytykowali rząd za to, że pomaga za mało. I takie jest życie, ale wydaje się, że polityka taka balcerowiczowska uduszenia inflacji odbędzie się kosztem uduszenia najbiedniejszych w Polsce. A PiS nie jest od tego, żeby się zachowywać jak Platforma Obywatelska. To punkt pierwszy i taki bardzo nieskończony, bo widać, jaka to trudność jest przed nami i przed władzą, ale łatwo nie jest. Drugi temat, niewiele mniej trudny, atom. Niby jest tak, że fantastycznie, bo będziemy mieli albo będziemy mogli mieć zatrzęsienie elektrowni jądrowych od Amerykanów, od Koreańczyków, a może i od Francuzów. Więcej na razie ofert nie mamy, no ale można wybudować całe morze tych elektrowni, bo wicepremier Sasin powiedział, że 3 elektrownie to nie koniec. 3 elektrownie po 3 reaktory każda. Razem tylko 6 jest liczone na jakieś 200 miliardów. 3, takie 3 razy 3 to już byłoby 300 i tak dalej. Chciałem, bo ponieważ wszyscy się cieszą, albo prawie wszyscy, dzisiaj widziałem, że Łukasz Warzecha napisał rozsądny tekst na ten temat, ale przeczytałem go dojeżdżając tutaj, więc nie ma go w newsletterze. Chciałem powiedzieć, jakie ja widzę kłopoty. Mamy 3 kandydatów, no to po kolei Amerykanie. Jest problem ze sfinansowaniem powiedzmy 3 reaktorów, czyli pierwszej elektrowni. To może kosztować około 100 miliardów złotych. Chcieliśmy, żeby Amerykanie nam sfinansowali i objęli udziały w prawie połowie na 49%, tak żeby Polska mogła państwo mieć 51%. To oczywiście rozsądne, tylko że Amerykanie akurat chcą objąć nie 49%, tylko 10%. I teraz, ponieważ nie ma już Piotra Naimskiego, to trudno nam dojść do tego, na co on się układał z Amerykanami, jeśli chodzi o finansowanie. Chciałem powiedzieć, że jeden z pomysłów, który dawniej kręcił się po pokojach władzy, to był taki, żeby spółka, która będzie polskim partnerem, to jest pewnie Polskie Elektrownie Jądrowe PEJ, tak się to nazywa, państwowa firma podległa Ministerstwu Aktywów Państwowych, czyli ministrowi Sasinowi. Ona miałaby wypuścić obligacje na rzecz tej elektrowni, bazując na tym, że jak ona już będzie, bo najpierw się będzie ją długo budować, ale jak już będzie, to będzie produkowała dużo tańszy prąd, w związku z czym jej wartość tej spółki i tych elektrowni będzie rosła i będzie też rosło zaufanie finansowe do niej, bo ona będzie konkurencyjna, będzie prąd mogła sprzedawać po konkurencyjnych cenach i zarabiając na tym. Kłopot polega na tym, że właśnie kryzys finansowy, który się rysuje przed nami albo już nim jesteśmy, powoduje, że za takie obligacje, za które jeszcze państwowe rok temu chyba trzeba było płacić 3%, to znaczy, że jak ktoś kupił za złotówkę, to trzeba było mu oddać tam po jakimś czasie złoty i 3 grosze, to teraz już trzeba mu oddać złotówkę i 13 groszy. No a to są koszty, które trudno
pociągnąć. No, dość trudno oczekiwać, że ten, kto te obligacje wypuszcza, zarobi 13 i więcej groszy na każdej złotówce. Znaczy zarobi złotówkę i jeszcze 13 groszy. To raczej w tym kryzysie jest trudne. Więc droga obligacji raczej dobrze się nie rysuje. Może się z Amerykanami dogadamy, ale to nie jeden kłopot. Drugi kłopot to jest taki, że firma, która nam sprzedaje licencję, bo jest jej właścicielem, Westinghouse, jest bankrutem, więc ona budować nie będzie. Firma, która w imieniu, czy przejęła tę licencję, czy przejmuje, Bechtel, buduje dość sporo na świecie, ale nie w Ameryce, takich reaktorów. One się nazywają AP1000 i jeszcze z pół roku temu było słychać, że ta firma Bechtel chce się pozbyć swojego sektora atomowego, bo przynosi najmniejsze zyski, czy nawet straty. No i jest pytanie, czy w obliczu takiego interesu z nami, to ten Bechtel się nie odwróci od nas i bardzo będzie chciał u nas to wybudować. No ale jeszcze jest ta przeszkoda finansowa. Ale jest jeszcze jedna przeszkoda, o której powiadamia nas przede wszystkim opozycja, ale też i eksperci, że Komisja Europejska na biznes z Amerykanami może się nie zgodzić, albowiem, i tu są dwie wersje, które ze sobą korespondują, można je brać w całości. Po pierwsze, że nie przeprowadziliśmy przetargu, tylko wybraliśmy sobie Amerykanów na pierwszą elektrownię czy reaktorową bez przetargu, a powinniśmy i tam nie spełniamy warunków unijnych, kiedy można by tego przetargu nie czynić, ale według mnie z tego zastrzeżenia można jakoś cało wyjść, bo przetarg na elektrownię atomową, którą budują co najwyżej trzy firmy na świecie, troszkę jest bez sensu, ale jest drugi punkt. Otóż myśmy przygotowali, nie wiem nawet, czy można to nazwać memorandum środowiskowym dla tego inwestora amerykańskiego, Westinghouse, czy kto tam będzie po tamtej stronie, które to memorandum, nikt nie podważa jego jakości. Czyli ono mówi, na jakich terenach trzeba budować, czy można budować i co na nich jest takiego, że trzeba by to technicznie uwzględnić. No, jak jest górka, to trzeba ją wyciąć, jak jest jeziorko, to można wykorzystać, jak nie ma drogi, to trzeba zbudować. Jak obywatele tam mieszkający nie chcą elektrowni, to trzeba ich przekonać. I tam jeszcze jest kwestia, czy jakieś ptaszki tam nie mieszkają, albo drzownice i tak dalej. Zarzut jest taki, że owo memorandum środowiskowe zostało przygotowane pod technologię amerykańską, a nie pod francuską czy koreańską, w związku z czym Amerykanów stawia w uprzywilejowanej pozycji i to jest zarzut. Zobaczymy, co z tym zrobi komisja. A ja mam z tego taki wniosek, którego nie będę jakości oceniał, ale go przedstawię. Mianowicie, że władza nasza, że tak w klubie Ronina mogę jeszcze mówić, postawiła wszystko w sprawie Amerykanów na jedną kartę. Postawiła im możliwość, żeby budowali u nas z nierozwiązaną stroną finansową, ale pewnie licząc na to, że jeżeli będą jakieś zarzuty w Brukseli pod adresem tego interesu, żeby nie powiedzieć dealu, to Amerykanie nam pomogą w Brukseli przewalczyć opory tam. A my pomożemy nawet tym Amerykanom w tej Brukseli w ten sposób, że poprawimy swoją pozycję negocjacyjną wobec Brukseli, oczywiście nie wobec Amerykanów, ogłaszając, że nie będziemy walczyć z Brukselą na broń palną, tylko na białą albo nawet na kije, czyli że poustępujemy tam
w różnych sprawach. Zobaczymy, czy Amerykanie zaczną latać do Brukseli, żeby właśnie wywalczyć zgodę albo brak sprzeciwu Komisji Europejskiej na tę pierwszą inwestycję. To tyle, jeśli chodzi o Amerykanów. Chyba nic mądrzejszego tu nie wymyślę. Pytanie drugie. Koreańczycy. Otóż to jest dobry kraj, dobra firma, dobra technologia. Ona pochodzi właśnie od tej amerykańskiej z Westinghouse AP1000, co jest problemem, albo może nim być. Koreańczycy potrafili tam z 1000 megawatów tę elektrownię podnieść chyba, już nie pamiętam, czy do 1400, czy nawet 1500, czy 600. Ale po pierwsze jest kwestia finansowania. Za to nie ma kwestii, tak się wydaje, Komisji Europejskiej, albowiem to ma być budowane nie przez państwo, a przez polskie dwie firmy. Jedną państwową, która się nazywa PGE, największy nasz koncern energetyczny, i przez firmę pana Zygmunta Solosza, która się nazywa Zakłady Energetyczne PAK. PAK to jest archaiczna i nieadekwatna już nazwa, ale dobrze brzmi. Pątnów, Adamów, Konin. Były tam trzy elektrownie na węgiel brunatny, ale została się jedna. Dwie zostały zamknięte z powodów biznesowo-finansowych, ale i polityki klimatycznej. Został Pątnów. I pierwsze pytanie, jeżeli to ma być, jak mówi wicepremier Sasin, inwestycja prywatna, znaczy firmowa, nie państwowa, no to pytanie, czy te dwie firmy to razem z inwestorem koreańskim udźwigną następne 100 miliardów złotych. Nie słyszałem, żeby PGE miało tyle kasy. Pan Zygmunt Solosz prowadzi oszczędną politykę finansową, więc pytanie, czy Koreańczycy wniosą jakiś wielki wkład, czy to będzie jakieś inne rozwiązanie, żeby było, tu muszę bardzo delikatnie dobierać przymiotniki, ponieważ często występuje w telewizji pana Solosza w Polsat News, trzeba uwzględnić to, że pan Solosz, wchodząc do tego interesu, prawdopodobnie liczy na to, że ktoś mu zapłaci za jego wkład fizyczny, albowiem on wnosi w posagu do tego interesu Pątnów, swoją elektrownię. Czy ona działa, czy nie działa, to jest inna sprawa i niezbyt ważna. Ważne co innego. Jest ziemia, jest infrastruktura, pewnie jest prąd, jest woda, może nawet gaz jest, może jest kanalizacja i inne te drogi dojazdowe, budynki, elektrownie i dużo różnych rzeczy, które można wykorzystać. Co najważniejsze, jest sieć energetyczna, która tam prąd z tej kopalni węgla brunatnego do elektrowni przenosiła. I dalej od elektrowni w kraj. Za to mu się należą pieniądze i na pewno jego firma na tym może zyskać. A jak zresztą, to się okaże. Koreańczycy mają jeszcze jeden problem, który może się okazać zaskakującym plusem. Mianowicie ów Westinghouse, właściciel licencji tego AP1000, wniósł, czy ma wnieść do sądu, dość nietypową sprawę o to, czy Koreańczycy mają prawo eksportować tę technologię, tego reaktora, za granicę. Że jak rozumiem, u siebie mogą budować, ale czy mogą budować gdzie indziej. Problemem jest to, że właśnie zbudowali. I co więcej, zgodnie z czasem
i z kosztami, co się innym nie zdarza, nikomu. Tylko Koreańczycy to potrafią. Jeśli dobrze pamiętam, to zbudowali dużą elektrownię w Zjednoczonych, czy jak one się nazywają, Emiratach Arabskich. No więc jak tam budowali, to Westinghouse nie miał pretensji. Dopiero ma, jak próbują rozmawiać z Polską o wybudowaniu tutaj. Co jest ciekawe, nie wiemy, o co chodzi Westinghouse'owi, czy chciałby zatrzymać tę inicjatywę koreańską, czy może chciałby ponegocjować z Koreańczykami na przykład o to, że może Koreańczycy na korzystnych warunkach by wybudowali reaktory nie tylko swoje, ale może i też te Westinghouse'a, te amerykańskie. Bo umieją. A technologia jest, nie wiem czy bliźniacza, ale pochodna, podobna. Trzyma te same standardy, albo nawet lepsze. Więc znowuż mamy do czynienia z rozgrywką, która dopiero się zaczęła i nawet nie wiemy jeszcze, jakie są intencje wysoko denerwujących się stron. O tak. No i mamy trzeciego partnera i trzecią technologię, EDF, czyli firmę państwową francuską, która ma swoją technologię, nabudowała tam reaktorów najwięcej na świecie. Już nie pamiętam, ile jest we Francji, ale ponad 50. Tylko że po pierwsze właśnie zaczęły się kłopoty w tym imperium, ponieważ we Francji, tak jak w Polsce i w innych krajach, z powodu, chciałem złośliwie powiedzieć, polityki klimatycznej, wody tam zaczyna brakować, a elektrownie atomowe tej wody potrzebują dużo. Więc to jest wewnętrzny kłopot. Drugim jest to, że EDF wpadł w kłopoty finansowe i być może państwo go całkowicie znacjonalizuje. A trzeci jest taki, że co EDF pobuduje za granicą, to właśnie kosztuje dużo, dużo więcej, a czasu wymaga dużo, dużo więcej. I tak jest w Hinkley Point w Anglii, w Finlandii, a nazwy tu nie wymienię, bo jest fińska. I chyba właśnie kończą tą elektrownię w Finlandii, Francuzi. I nie wiemy, jak wygląda ich propozycja finansowa, poza tym, że mówią, że propozycję finansową, czy finansowania, czy współfinansowania swojej elektrowni przedstawili rządowi polskiemu, ale nie wiemy, jaka ona jest. Więc mamy perspektywę nawet trzech elektrowni, a nie po trzy, czyli 9 reaktorów, a chcieliśmy mieć najpierw 6. Po drugie, zaletą francuskiej jest po pierwsze to, że mogłaby nam właśnie pomóc w Komisji Europejskiej nie tylko w sprawie elektrowni atomowych, bo tu chyba nie ma problemu. Przypomnę, że Francja razem z nami była partnerem w walce o to, żeby w pakiecie legalnych i dobrze widzianych technologii w Unii Europejskiej był także atom. Francuzi byli tym zainteresowani, bo mają tego tam pewnie więcej niż w całej Europie poza nimi. I to powodowało przez długi, długi czas, że Francuzi nie mieli żadnych kłopotów z prądem, byli jego eksporterem. Teraz z powodu braku tej wody się porobiło tak, że Francuzi czasem muszą importować ten prąd. Więc nie jest tak dobrze, ale tu Francuzi mogliby być partnerem, ale kiedy zaczynały się rozmowy z Francuzami, powiem to bardzo oględnie, nasz obóz władzy wyraził zainteresowanie tym, że żeby te rozmowy się udały, to bardzo byśmy chcieli, żeby Francja w Brukseli była bardziej przyjazna Polsce, żeby nam pomogła
jakoś tam w negocjacjach z Brukselą, szczególnie o KPO, o pieniądze. Francja nie pomogła, nie wiemy, czy dlatego, że nie chciała, czy że jest za słaba. Francja w tej chwili wchodzi w okres różnic z Niemcami i to różnic poważnych, ale jeszcze nie wiemy, czy Francja zbliży się do Polski w związku z tymi różnicami wobec Niemiec, a oddali się od Niemiec i czy to będzie miało jakiś praktyczny skutek. Tego nie wiemy, zobaczymy, ale chcielibyśmy, a w razie obóz władzy na to liczy. Tyle jeśli chodzi o atom i to powiedzmy jest lista tylko wątpliwości i ewentualnych trudności. O zaletach i o korzyściach nie mówię, ponieważ jest ich pełno w mediach publicznych, to nie muszę. I wiadomo, że to trzeba iść w tą stronę. Jeżeli chcemy myśleć o polskiej suwerenności, to trzeba myśleć też o polskiej suwerenności energetycznej, a tu bez atomu tej suwerenności nie będzie, jeżeli będziemy musieli wychodzić z węgla, a że będziemy musieli wychodzić już po tym kryzysie, jak się skończy, bo teraz to nawet węgiel jest potrzebny, to sobie porozmawiamy potem, kiedy indziej, ale co jest jasne, to to, że złudne były nadzieje tych mistrzów geopolityki, którzy myśleli, że ponieważ Rosja toczy wojnę z Ukrainą, do której to Ukrainy przyłączają się, jeśli chodzi o pomoc, o partnerstwo polityczne, przyłączają się kraje Unii Europejskiej, Ameryki, całego Zachodu i tak dalej, i tak dalej, to Unia Europejska, widząc kryzys energetyczny, brak surowców energetycznych z Rosji, że ta Unia zelży, to nie od tego, żeby kogoś obrazić, tylko od tego, żeby uczynić tę politykę klimatyczną lżejszą, ale się okazało, że nie zelży tej polityki klimatycznej. I wręcz przeciwnie. Na razie jeszcze można sobie brać prąd z węgla, nawet brunatnego, ale jak tylko ten kryzys się skończy, to się okaże, że Unia znowu, właściwie cały czas to widać, przyspiesza. To był temat numer dwa. Przejdziemy do tematu numer trzy, a czas będzie się nam kończył. Niemcy. Bardzo ważny temat. Tu są dwa teksty, znaczy przesadzam. Jeden mój, a jeden z bardzo ciekawego amerykańskiego portalu, a potem w każdym razie tekst sygnowany przez Atlantic Council, czyli taki think tank amerykański, który w sporach na przykład między Niemcami a Polską raczej stoi po stronie niemieckiej, a w sporach między Unią a Polską raczej stoi po stronie Unii. Najpierw mój punkt widzenia. Scholz próbuje ograniczyć straty w tej chwili finansowe i polityczne i rozłożyć je w czasie, ale nie stać go na zerwanie relacji ani z Rosją, ani z Niemcami, przepraszam, ani z Chinami, co widzieliśmy po takiej niezbyt udanej wizycie w Chinach. Nie wiadomo po co, 3 godziny tam był, a latał chyba ze 3 doby w tej wewte. Nie widać żadnych komunikatów wspólnej konferencji prasowej, materiałów świetlanej wspólnej przyszłości i tak dalej. Natomiast widać, co zrobił przed podróżą, mianowicie wbrew oporom połowy swojego rządu i służbom bezpieczeństwa w Niemczech, sprzedał część portu w Hamburgu, albo jak to woli. Sprzedał mniej więcej 1/4 jednego z terminali w tym porcie. Ale wpuszczanie Chińczyków do portu w Europie
oznacza na pozwolenie im na budowanie takiej siatki tych portów, których oni całą Europę okrążą. Zaczęło się od kupna portu w Pireusie w Grecji. Nie wiem, w jakim stanie jest kupowanie portu czy terminalu, bo to nie trzeba kupować całego portu. Wystarczy terminal czy taki porcik samodzielny sobie kupić w Hajfie w Izraelu. Ale plany Chińczyków są dość daleko posunięte, bo chcą gdzieś tam w byłej Jugosławii też sobie coś kupić i tak dalej. A nie mówię o tym, że w Trójmieście mają jeden terminal, akurat jedyny, który jest dostosowany do przeładunku zboża. I akurat tak się stało, że powiedzieli, że zboże to niechętnie przeładują w obie strony, ale nie z Ukrainy. Jeżeli nie będzie przełomu w tej polityce niemieckiej, jak na razie ja w to nie wierzę, myślę, że z Scholzem jest tak, ale to nie o niego przecież chodzi, tylko o to, co za nim stoi, a za nim stoi wielki biznes niemiecki, który jak rządził Niemcami, tak rządzi dalej. Ten biznes będzie czekał na to, czy w Polsce za rok rząd się zmieni i z nowym będzie można się lepiej dogadać i będzie czekał już krócej na to, jaki wynik przyniosą uzupełniające wybory w Stanach i czy to ukształtuje taką władzę, z którą Niemcy się będą mogli łatwiej domagać, albo jak to woli, taką władzę będziemy mieli w Stanach, która będzie mniej cisnęła Niemcy o różne zmiany w tej polityce. I to ma duże znaczenie dla Polski, bo oznacza ono, że czego byśmy nie zrobili, czego Polska by nie zrobiła i niezależnie od tego, kto rządzi, jesteśmy graczem zależnym. Znaczy nasza polityka i jej możliwości zależą przede wszystkim od polityki amerykańskiej. Możemy się przeciwstawiać polityce niemieckiej, możemy ścierać się z Unią Europejską o to, jak ma wyglądać polityka finansowa, polityka społeczna, polityka klimatyczna i tak dalej. A jeśli chodzi o Amerykę, wisimy na tym, czy Ameryka będzie potrzebowała Polski, a tylko będzie potrzebowała w jednym wypadku, jeżeli będzie chciała mieć spokój z Rosją w Europie, czyli jeżeli Ameryka będzie nadal tak mocno popierać Ukrainę. Jeśli się okaże, a nasz były przyjaciel Trump na pewno to zapewni, jeżeli się okaże, że Ameryka po zwycięstwie republikanów Trumpa, bo jeszcze są republikanie tacy zwykli, skłoni Biały Dom, na przykład jeżeli republikanie będą mieli większość w kongresie, a przede wszystkim w Izbie Reprezentantów, jeżeli ta większość skłoni Biały Dom do mniejszej pomocy, to nasza rola jako partnera Ameryki będzie mniejsza, a Niemcy tylko na to czekają. Dlatego jeszcze kolejny raz zwrócę uwagę na to, że tu się wyjątkowo odzywam do zwolenników Donalda Tuska, Platformy Obywatelskiej i opozycji. Nie łudźta się chłopaki i dziewczyny, że jak Donald Tusk wygra, to następnego dnia kasę z Brukseli dostanie. On tam pojedzie następnego dnia, ale zadadzą mu pytanie, bo nie będą przecież mu mówić, cieszymy się, że wygrałeś, no bo będą się cieszyć przez obie strony. Nie będą mówić, no wiemy, że już teraz zrobisz wszystko, żeby wykonywać czy realizować politykę unijną i tu żadnych weto nie będzie, ale to wiadomo, że będzie i nawet nie muszą o to pytać, ale zapytają o coś innego. A jak z Amerykanami będzie, panie Donaldzie? Czy będzie pan trzymał z nimi sojusz, a jak oni będą popierali Ukrainę, to pan też będzie tak samo popierał? Czyli, że Polska Tuska razem z Ameryką Bidena
dalej będą wspierać Ukrainę, by walczyła o swoją suwerenność do końca i na żadne negocjacje pokojowe, póki Ukraińcy nie zdecydują, że ich chcą, nie pójdą, no to wtedy żadnej kasy nie będzie, jeżeli Donald Tusk będzie musiał wybrać przynajmniej po części, jako jeden z priorytetów, partnera amerykańskiego. No bo pamiętajmy, że mamy nie tylko lotnisko koło Rzeszowa, przez które przechodzi cała pomoc na Ukrainę i drogi tam, którymi jeżdżą duże ciężarówki z tym samym. I że nie tylko, że otwieramy swoje magazyny przed Ukraińcami, ale jeszcze jest tak, że w Polsce stacjonuje 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich i to jest pewna dość mocna substancja naszego bezpieczeństwa, gwarancja tego, że Rosja się zastanowi. 10 tysięcy to sporo żołnierzy. Nie dlatego, że ich siła bojowa jest wielka, chociaż przy tej sile bojowej armii rosyjskiej to może to nie jest też i w kij dmuchał, ale przede wszystkim to jest gwarancja polityczna, że Amerykanie swoich nie zostawią. No i to jest pytanie właśnie, myślę, którego Donald Tusk się boi i co ciekawe, ale już o tym mówiłem, jakoś media nie chcą mu pytania o tę politykę amerykańską pytać po ewentualnym zwycięstwie. Ciekawe, co by odpowiedział. To byłoby, jeśli chodzi o mój punkt widzenia na kwestię niemiecką, ale chciałem zwrócić uwagę i to jest w newsletterze ten tekst, z tego Atlantic Council, bo on jest dość ciekawy. Mianowicie on mówi, że Niemcom się wydaje, że mają czas na zmianę swojej polityki, ale się łudzą. Na przykład Wolfgang Schmidt, szef gabinetu sztabu Scholza, mówi, że Niemcy są nastolatkiem, czyli jeszcze niedojrzałym partnerem, jeśli chodzi o trenowanie przywództwa w Europie. Więc ponieważ muszą zmienić politykę, to proszę nam tu dać kilka miesięcy na to, żebyśmy tę politykę mogli zmienić. My ją na pewno zmienimy, ale we własnym tempie. Więc proszę tu na nas nie krzyczeć i nie mówić, że jesteśmy prorosyjscy albo za mało proukraińscy. I to jest ciekawe, bo autorzy najwyraźniej nie wierzą Niemcom czy Scholzowi i mówią, Niemcy tego czasu nie mają. Coraz bardziej są izolowani w Europie. Potykają się o własne nogi. Ponieśli już kilka porażek. Nie chcieli się zgodzić na maksymalną cenę importowanej przez Unię, już o wspólnych zakupach nie mówię, ropy i gazu, a nie chcieli, no bo chcieli mieć uprzywilejowaną pozycję albo możliwe, że sobie kupią za taką cenę, jaką będą chcieli, a są bogaci, więc tą najwyższą cenę podyktują, jakby była potrzeba. Z drugiej strony dali na pomoc publiczną dla swoich przedsiębiorstw 200 miliardów euro. To jest pomoc, po pierwsze, na jaką żadnego innego kraju nie stać, nawet Francji. Po drugie, że to było tak, że oni zgodę Komisji Europejskiej na tę pomoc dostali od razu. Natomiast sami się nie zgadzali, żeby przekroczenie tych dotychczasowej pomocy publicznej mogło się dokonać w innych krajach. Nazwano to, zobaczę, czy ja sobie to przypomnę, Niemcy sami, czy coś w tym rodzaju, taki fajny, krótki, idź sam, tak to się nazywa. No ale jak się idzie samemu, to raczej trudno być liderem tych, którzy tam z tyłu zostają. Krótko mówiąc, nawet taki umiarkowany portal jak tego think tanku Atlantic Council widzi
że Niemcy z tą swoją rolą lidera się nie wyrabiają, co oznacza, że w Europie, w Unii Europejskiej napięcia i konflikty będą rosły. Tego nie piszą, ale to jasno wynika. Ale wyczytałem tam to, co przegapiłem, że żeby dać te 200 miliardów euro pomocy swoim przedsiębiorstwom, trzeba było zmienić konstytucję niemiecką albo inaczej, zawiesić, to pięknie brzmi, hamulec zadłużenia, który w tej konstytucji jest zawarty. My też mamy takie dwa hamulce. Chyba, nie pamiętam, ale to jest chyba 3% PKB, że nie możemy się więcej zadłużyć i 60% chyba budżetu. Nie, to nie jest w sumie bezwzględnej, tylko w procentach. Jest 3%, ale zapomniałem od czego. Polska tego nie zrobiła. Dalej staramy się utrzymać w tych normach, a Niemcy spokojnie sobie konstytucję zmienili. Czy zawiesili tam jeden paragraf. Okej. Przekroczymy. Ale dopiero pewnie jak się dowiemy, jaki jest wynik tego roku, to w tym roku przekroczymy. Ale przekroczą wszystkie kraje Unii Europejskiej. Tu chyba wyjątków nie ma. I dlatego namawiałem rząd, żeby jeszcze wcześniej, w czasie epidemii i po, wtedy właśnie próbował te tarcze epidemiczne budować, bo wszystkie kraje będą zadłużone i komisja nie będzie zwracała na to uwagi, a jak wyjdziemy z tej pandemii, to szybko się odbudujemy. I być może nie miałem racji, bo jednak te tarcze spowodowały dużą część, pewnie połowę tej inflacji, którą mamy. Bo daliśmy za dużo niecelowanej pomocy i było tak, że było sporo przedsiębiorstw, które dostały od rządu pomoc, a wcale jej nie potrzebowały. Dowodem na to jest to, że w roku 2021 gwałtownie wzrosła ilość luksusowych samochodów, w tym SUV-ów i sportowych samochodów kupowanych przez firmy jako samochody służbowe. O, okej. Teraz się zastanawiam, bo nie chciałbym przekroczyć za bardzo czasu. Chciałem coś opowiedzieć o Ameryce, bo bardzo dobry tekst, ale sprzed roku Andrew Michty cytowałem, ale może z tym to zdążymy. Natomiast mam dużą satysfakcję osobistą. Mianowicie gadam od kilku lat o tym, co to jest gender i nagle jest taki pan, na którego zwróciłem uwagę już wcześniej i go wcześniej cytowałem. To jest naukowiec, chyba profesor z UMK, czyli Uniwersytetu w Toruniu, Mikołaja Kopernika, nazywa się Szachaj. I teraz walnął sobie, ciekawe, że to wydrukowali w Rzeczpospolitej plus minus, tam takie teksty w naszą stronę, czy krytykujące drugą stronę, szczególnie ideologiczną, się zdarzają. Tekst się nazywa Czemu praca najemna traci sens? I chciałbym zacytować to duży kawałek z tego, ale naprawdę warto, bo to jest tekst na poziomie nie tylko trafności geopolitycznej, ale bym powiedział elegancji, na którą mnie nie stać. Wyjątek brzmi tak. Dominuje na Zachodzie wąska klasa wyższa, która za pomocą rozlicznych narzędzi wpływania na państwo oraz opinię publiczną stara się skonstruować taki system społeczny, w którym wszelkie usługi społeczne finansowane przez państwo, a dla tej elity zbędne, nie mają szans na dobre finansowanie z powodu zgodnego z interesami tej elity permanentnego głodzenia państwa. Głodzenia państwa to znaczy pozbawiania go dochodów i minimalizowania jego roli. A pozbawia go środków przez obniżanie podatków, czy zmuszanie państwa, polityków, do tego, żeby obniżali podatki
oraz żeby to państwo miało nieprzypadkową nieudolność w walce z unikaniem opodatkowania przez najbogatszych. No sama prawda. Ale co z tego cytatu wynika, to nie koniec. Że to już w tych krajach biznes, elita biznesowa rządzi, a nie politycy. Albo politycy są na usługach tego dużego biznesu. Dalej. Towarzyszy temu wiele zabiegów w sferze ideologicznej, jak na przykład ciągle nawoływanie do zaciskania pasa. W nawiasie, czyli ode mnie, patrz na epidemię, tu się trzeba szczepić, tam trzeba uważać, tu z domu nie wychodzić. Polityka klimatyczna, która mówi, mięsa nie jedźcie, a za chwilę mleka też nie powinniście. Polityka imigracyjna, trzeba się z nimi dzielić i tak dalej. To było ode mnie. Dalej, co pisze pan Szachaj? Szerzenie naiwnych opowieści o wadze merytokracji, czyli rządów elity zaufania społecznego oraz, jakby odwrotnie, pełnej odpowiedzialności jednostki za swój los, czytaj, państwo ci nie pomoże, ale tylko ty możesz, żadnej polityki społecznej nie będzie, oraz szerzenia tego, że szkodliwe jest istnienie państwa socjalnego, czy państwa dobrobytu, welfare state i tak dalej. Po kilkudziesięciu latach szerzenia takich bajek ustami swoich agentów wpływu, polityków, dziennikarzy, celebrytów, akademików, światopogląd neoliberalny, zgodny z interesem klasy panującej, stał się w wielu miejscach wręcz elementem zdrowego rozsądku. Czyli zaowocowało to powszechną utratą wiary w możliwość istnienia innego świata. Jak pamiętacie Tuska i tą opozycję, nie ma wyboru w ogóle, nie mamy alternatywy. Jest tylko jedyna możliwa polityka, to od 1989 roku. I pełna rezygnacja, która wywołuje zgodę, czy pociąga za sobą zgodę na gigantyczne nierówności społeczne, na wykluczenie najsłabszych oraz wyzysk. A w sferze pracy objawiło się to milczącą akceptacją przekonania, że praca nie może być przyjemna, że służy tylko zdobywaniu środków do życia, że musi być pełna agresji, zabójczej konkurencji, eksploatacji sił ponad ludzką wytrzymałość, bo taki jest świat. To jest najlepszy wykład genderowej polityki, jaki widziałem. Mówię lepszy od moich, bo krótszy. I do tego bym dodał tylko jedną rzecz, jeśli chodzi, bo tu cały czas mówimy o dużym biznesie, przede wszystkim korporacjach. Po pierwsze, co on mówi? Korporacje zatrudniają niepotrzebnych ludzi do niepotrzebnej pracy, bo sobie spokojnie mogą to kompensować swoją niekonkurencyjną postawą, pozycją na rynku, ale w związku z tym mają dużo czasu i dużo pieniędzy na działania ideologiczne. Jeszcze 5-6 lat temu byśmy się zdziwili, gdyby na jakiejś tam paradzie równości okazało się, że sponsorem jest jakiś Microsoft czy Żabka czy cokolwiek innego, prawda? A teraz to normalka, teraz to ten biznes, to akurat może nie te firmy, to finansuje. Po drugie, przez to, że prowadzą te działania ideologiczne, genderowe, formatują nie tylko pracownika, ale też klienta na takiego konsumenta bezrozumnego, czy takiego, którym można sterować. I ostatnie, zastępują państwo, przynajmniej jeśli chodzi o politykę społeczną, bo zamiast niej sprzedają ideologię właśnie, że nie można ludziom pomagać i nie warto, bo dobrobyt jest wtedy, kiedy każdy dba o siebie, atomizują społeczeństwo, rozwalając
wspólnoty i więzi między ludźmi, ale też odbierając państwu kasę i władzę. Także bardzo tu chciałem pochwalić pana Szachaja i Rzeczpospolitą i bardzo państwu dziękuję i zapraszam na jeszcze lepszy wykład na temat Ukrainy i wojny z Rosją pana Jakuba Maciejewskiego i Marka Kozubla. Dziękuję.